takie ciśnienie, monitorowanie, oddech, tętno. Zespół szpitali miejskich otrzymał nowoczesny, mobilny aparat do znieczulenia. Sprzęt o wartości 150 tysięcy złotych przekazało Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach. Zespół szpitali miejskich ma nowy blok operacyjny, który od kilku lat funkcjonuje, z 4 salami operacyjnymi. Te aparaty do znieczuleń, które mamy, są stałe, przytwierdzone. W sytuacji, kiedy na jakiejś sali operacyjnej aparatura ulega zepsuciu, co się dzieje, mamy teraz aparat mobilny na podstawie jezdni, aparat do znieczulenia najnowszej generacji, który zapewni bezpieczeństwo w czasie operacji pacjentowi. Proszę Państwa, zawsze jak mamy coś nowego, to się cieszymy. Pomagamy wszystkim jednostkom na terenie województwa śląskiego. Szpital w Chorzowie dostał w latach poprzednich aparaturę medyczną. Zwróciliśmy się do mieszkańców Chorzowa z takim apelem i zwracamy się po raz kolejny w tym roku, deklarując, że wszystkie pieniążki, które płyną adresowane na rzecz szpitala w Chorzowie, wrócą do Chorzowa w postaci aparatury medycznej. Chorzów rozpoczął drugi etap tzw. reformy śmieciowej. Ekopatrol zaczął sprawdzać, czy mieszkańcy i przedsiębiorcy segregują odpady zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją. Miasto rusza z kolejną akcją zobowiązania, zachęcenia mieszkańców do tego, żeby jednak podjąć trud selektywnej zbiórki odpadów, żebyśmy dbali o to, jak te odpady segregujemy i żeby faktycznie ta selektywna zbiórka odpadów przebiegała. Liczymy na to, że rzeczywiście mieszkańcy podejmą ten trud segregacji odpadów i rzeczywiście przystąpią do prawidłowej segregacji odpadów. Odpowiednia osoba wyznaczona do tego będzie się poruszała po mieście, będzie sprawdzała, jak selektywna zbiórka odpadów przebiega i w następstwie tego będzie naklejała odpowiednie naklejki na pojemniki w kolorze pomarańczowym bądź zielonym. Czyli jeżeli będzie to kolor pomarańczowy, to znaczy, że źle zostały posegregowane odpady, czyli w odpadach zmieszanych są odpady, które można w sposób łatwy wysegregować. Jeżeli się pojawi naklejka zielona, no to brawo dla tych mieszkańców, którzy faktycznie dobrze segregują. Każdy w domu, gromadząc odpady, może je podzielić na odpowiednie frakcje, które są przewidziane do selektywnej zbiórki i wynieść do odpowiednich pojemników. Pojemniki na mieście są dostępne, są w 3 kolorach do selektywnej zbiórki, oczywiście czarny pojemnik czy szary na zmieszane odpady komunalne i tak powinien mieszkaniec podzielić odpady, żeby do właściwych pojemników właściwe odpady wrzucić. Kładasz taką formę, całą ślimaczków. Niebanalna biżuteria, naczynia czy oryginalny świecznik. To i wiele innych ceramicznych cacek można zaprojektować i wylepić podczas zajęć w pracowni ceramiki w MDK Batory. Ceramika jest bardzo przyjemną techniką, taką relaksacyjną, dającą dużo efektów szybkich do zobaczenia. Dekoracyjną bardzo, dlatego że można lepić przeróżne takie użytkowe też sobie elementy, jakieś misy, patery, biżuterię. Także może to powoduje to, że ceramika staje się coraz bardziej atrakcyjna. Tu widzimy tylko kawałek jakiejś szarej gliny i jest brudno i każdy się zastanawia, co to w ogóle z tego będzie. No a później wychodzą rzeczy takie jak to, na przykład błyszczące i kolorowe i jest fun. Myślę, że można się ubrudzić troszeczkę, można coś stworzyć. No i jest nieograniczona liczba pomysłów, co można zrobić. Tutaj mamy piec, w którym wypalamy już gotowe prace. Najpierw wypalamy je na tak zwany biskwit, czyli one jeszcze nie mają koloru, ale już utwardzają się i nadają się do malowania. Czyli to jest pierwszy wypał na 650 stopni. Później jak pomalujemy nasze prace, przygotowujemy je już w kolorze. Co jest bardzo ciekawe, zresztą te kolory, które nakładamy przed wypałem, one zasadniczo różnią się od tego, co otrzymujemy po wypale. Dlatego też mamy takie próbniki kolorystyczne, w których możemy zobaczyć już, jak farba dana wygląda po wypaleniu. Podoba mi się, bo można coś stworzyć. Zauważyliśmy, że ona ma jakieś takie predyspozycje akurat, lubi to robić, lubi malować, rysować, wycinać, kleić, więc chcemy też to po części rozwijać,
A jeżeli ona jeszcze chce, no to się cieszę, może wyrośnie jakaś artystka. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, dlatego że tak jak tu Państwo widzą w tej grupie, te grupy są na razie mieszane i myślimy, że bardzo dobrze to się sprawdza, że właśnie ludzie mogą współpracować między sobą, mogą się poznawać nawzajem, mogą w tych zajęciach uczestniczyć także dzieci. Biegiem wiosennym Park Śląski po raz piąty zainaugurował parkową koronę biegów. W imprezie wzięło udział 1134 zawodników. Bardzo dobra zabawa. Atmosfera tutaj zawsze jest fantastyczna. Ludzie przesympatyczni, którzy wspierają siebie nawzajem. Rywalizacja oczywiście też. Wszyscy razem się spotykamy, żeby zacząć sezon biegowy, tak? No to jest coś niezwykłego. Tyle ludzi, wszyscy radośni, szczęśliwi. Do chęci już do takiej rywalizacji trochę. Zaczynamy właśnie wiosnę od biegów. Także w tym roku próbujemy zacząć od nowa. Fajni ludzie, fajna zabawa. Trochę się trzeba pomęczyć, trochę zadbać o siebie. O brzuchol, żeby nie rósł. Fajna atmosfera, można spotkać znajomych ludzi, z którymi się biega, no i rywalizacja. Szukałam biegu jakiegoś w ten weekend, no i niedaleko, bo my jesteśmy z Krakowa, więc niedaleko, tak, więc tu przyjechałam. Jak tylko zdrowie pozwala, to od kilku lat tu z kolegą przychodzimy. Cieszymy się, że przy nie najlepszej pogodzie, bo dziś jest dosyć chłodno, zgłosiło się na start ponad 1100 osób. Bardzo konkretna i fajna liczba. Zresztą widzieliśmy, jak duży peleton ruszył na trasę, by zmierzyć się z tym dystansem dwóch okrążeń pięciokilometrowych. To jest taka próba, jak został przepracowany okres przygotowawczy, okres zimowy, bo to jest najważniejszy właśnie w przygotowaniach. I dzisiaj zobaczymy, czy zawodnicy i zawodniczki postanowią swoje rekordy życiowe, czy poprawią wyniki z ubiegłego roku. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo ta pogoda nie jest za ciepła, ale jest dobra do biegania. Walka o zwycięstwo nie była jednak zbyt emocjonująca. Dawid Klejbor, żołnierz z Żagania, od początku do końca biegł samotnie. Na metę wbiegł z czasem 31 minut i 56 sekund. To jest pierwszy zawodnik i jest na mecie! Sport we wojsku powinien być na najwyższym poziomie, bo jednak żołnierz powinien być wyszkolony i wysportowany. Tak mi się wydaje bynajmniej i tak powinno być. I także no, to jest priorytet, a szczególnie bieganie. No, we wojsku chyba bieganie jest najbardziej, idzie tam w parze z tym całym wojskiem. Wielkie brawa dla Karoliny! Formą błysnęła też Karolina Giza, która pewnie wygrała start kobiet, osiągając świetny czas 35 minut i 57 sekund. Większość dystansu biegłam sama, tam trochę panów dogoniła. Później oni zostali, musiałam ja ich pociągnąć. Trochę wiało, ale w sumie dobry bieg. Aktywność wśród mieszkańców tego regionu, wśród Ślązaków jest na dobrym poziomie, na zadowalającym. Cieszę się, że ludzie to zrozumieli, że właśnie ruch na świeżym powietrzu jest najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości. Widzimy nie tylko osoby biegające, ale osoby chodzące z kijkami, osoby jeżdżące na rowerach, osoby korzystające z siłowni na powierzchniach. No i ta aktywność jest bardzo różnorodna. Każdy dla siebie może coś znaleźć, tylko trzeba po prostu wyjść z domu i spróbować coś zrobić dla własnego zdrowia. Po znakomitym spotkaniu zespół Waldemara Fornanika wygrał 2-1 z ekipą, która bije się o Mistrzostwo Polski. To trzecie zwycięstwo Ruchu w czterech ostatnich meczach. Lechia walczy o mistrzostwo, także spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, ale myślę, że daliśmy radę i sprawiliśmy kibicom fajną niespodziankę i fajny mecz myślę to był. Idzie to w dobrą stronę, wydostajemy się z tej strefy spadkowej dzisiaj, no i aby tak dalej musimy punktować, bo wiadomo, że ta sytuacja jeszcze nie jest idealna, tak? Cały czas potrzeba nam tych punktów i musimy wygrywać. Ta gra na pewno napawa optymizmem, zagraliśmy myślę podobny mecz jak z Legią Warszawa. No i oby tak dalej, już za tydzień mecz z Zagłębiem Lubin i po raz kolejny trzeba udowadniać swoją wartość.